dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, że znaleźliście czas i przyszliście na dyskusję o Polsce średnich miast. Jest to dyskusja, która jest częścią cyklu, który organizujemy wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta, cyklu poświęconego właśnie barierom rozwojowym, problemom, a także perspektywom mniejszych i średnich ośrodków miejskich w Polsce. Zaczęliśmy ten cykl prawie 2 lata temu z seminariami z ekspertkami, ekspertami w Warszawie, m.in. z Filipem Spinderem, autorem książek właśnie poświęconych także średnim miastom w Polsce, znanym reporterem. A potem ruszyliśmy w podróż po Polsce i byliśmy już w Zawierciu, w Koszalinie, w Kielcach, w Gdyni, w Dąbrowie Górniczej, w Płocku, w Bełchatowie i w Radomiu. I bardzo się cieszę, że dzisiaj gościmy w Świdnicy. W kwietniu będziemy w Kaliszu, a cały cykl zakończymy w lipcu w Cieszynie, gdzie zaprezentujemy wnioski ze wszystkich tych spotkań. Wnioski, które będą starały się pokazać, gdzie są te wspólne mianowniki średnich i mniejszych miast w Polsce, a gdzie są specyficzne różnice wynikające z różnych uwarunkowań lokalnych. Dlatego bardzo jesteśmy ciekawi, jak to wygląda z perspektywy Świdnicy i bardzo się cieszę, że zaproszenie do naszej dyskusji przyjęło tak zacne grono panelistek i panelistów. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i przywitać panią Magdalenę Opniańską, kierownika referatu organizacji pozarządowej Urzędu Miasta Świdnicy i gospodyni tego miejsca. Bardzo serdecznie witam i bardzo dziękujemy, że możemy tutaj się dzisiaj spotkać. Pani Adriana Kaszuba, wiceprezeska Fundacji Mam Pomysł, reprezentantka Społeczeństwa Obywatelskiego Świdnickiego. Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I pan Ryszard Sobański, prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i bardzo chciałem podziękować za to, że przyjechał dzisiaj do nas z Warszawy redaktor Edwin Bendyk, szef działu naukowego Tygodnika Polityka, osoba, która i na łamach Tygodnika Polityka, i na łamach blogów, między innymi bloga Portrety Miast, a także podczas tego typu dyskusji, jaką odbywamy dzisiaj w Świdnicy, podejmuje między innymi temat rozwoju miast, także tych największych, ale także tych średnich i mniejszych. I bardzo serdecznie dziękuję, że Edwinie przyjąłeś nasze zaproszenie. I w ostatnich impulsem do podjęcia tej dyskusji były pojawiające się w ostatnich latach raporty, opracowania, które wskazują na pewne tendencje, które dotyczą właśnie rozwoju średnich i mniejszych miast w Polsce. Wiele tych tendencji jest przedstawianych jako pewne wyzwanie czy pewien problem, przed którymi stoją zarówno samorządy, jak i władze centralne. Wynikiem pojawiania się tych diagnoz, tych analiz jest także to, że chociażby aktualny rząd pochylił się nad tym problemem i powołał specjalne agendy funkcjonujące w ramach rządu, które są specjalnie dedykowane tematyce średnich i mniejszych miast. Także środowiska gospodarcze podejmują ten temat. W tym we wrześniu ubiegłego roku po raz pierwszy na forum ekonomicznym w Krynicy, między innymi także z inspiracji rządu i środowisk gospodarczych, był cały oddzielny panel poświęcony mniejszym i średnim miastom. Ale dlaczego to jest taki temat ważny i co powoduje, że dzisiaj w Polsce dyskutujemy o problemie rozwoju średnich i mniejszych miast? Chciałem się właśnie zapytać na początek Edwina Bendyka właśnie o tą próbę diagnozy. Dlaczego dzisiaj jest to temat ważny i dlaczego warto o nim rozmawiać nie tylko na poziomie lokalnym, ale także na tym poziomie centralnym? Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie, za możliwość, czy danie pretekstu, żeby przyjechać do Świdnicy, bo lubię tutaj być również jako gość turystycznie. Też miasto jest bardzo, bardzo ciekawe i życzliwe dla turystów, ale teraz rozumiem, że tutaj jesteśmy służbowo i roboczo, więc spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie. Znaczy, a taką odpowiedź bardzo dramatyczną, ale jednocześnie umocowane argumentami takimi naukowymi sformułował profesor Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk, który to już 2 lata temu opublikował taki raport o katastrofie małych i średnich miast w Polsce. On po prostu jest geografem i zastosował
próbował popatrzeć na miasta w Polsce, właśnie zwłaszcza na tę kategorię, bo jego przekonanie jest takie, że metropolie sobie radzą i to wiemy, to, czyli tych 12 największych miast, które jest zrzeszone w Unii Metropolii, to po prostu wszystkie wskaźniki, czy nawet nie trzeba patrzeć na wskaźniki, widzimy, że wszystkie z nich rozwijają się ponad przeciętną regionu, w których one się znajdują. Małe miasta, tak licząc do 10 tysięcy, zdaniem profesora Śleszyńskiego, ze względu na ograniczoną liczbę funkcji, które obsługują, one sobie i tak poradzą. To znaczy, nawet gdyby na przykład straciły połowę ludności, i tak będą funkcjonować, dlatego że koszty utrzymania infrastruktury do wykonywania swoich funkcji miejskich są relatywnie niewielkie. Po prostu małe miasto niedużo się różni od dużej wsi. Ta granica jest płynna. Są w Polsce miasta mniejsze niż duże wsi na przykład. Prawda? I to, więc tutaj ten problem nie znaczy, że z punktu widzenia mieszkańców nie jest to istotny, ale jako systemowo nie jest tak ważne. Natomiast najważniejsze czy najbardziej problematyczne są te ośrodki w przedziale 20 do 100 tysięcy. Czyli były miasta wojewódzkie i część miast powiatowych. I to profesor Śleszyński liczył to po prostu, nie to, że zna każde miasto osobiście i każdym, tylko po prostu zebrał wskaźniki, które miały pomóc mu odpowiedzieć, jaka jest dynamika, czy kondycja miast, jeśli chodzi o zaspokajanie funkcji gospodarczych, społecznych, kulturowych. Jak to naukowiec przyjął pewne miary, które umożliwiały mu porównanie tego, co mamy w Polsce, i tych miast, tej kategorii średnich i małych jest 255, czyli to jest 1/4 w ogóle miast w Polsce. I wyszło mu, że z tych 255 połowa, 122 jest w stanie poważnego kryzysu. Znaczy przy tej większości funkcji następuje degradacja. Tak, następuje depopulacja po pierwsze, zmniejsza się w większości tych miast liczba ludności, a jednocześnie też słabną funkcje gospodarcze, społeczne czy zdolność wypełniania tych funkcji. No i ten raport rzeczywiście wywołał rezonans. Też szybko trafił na podatne ucho polityczne, dlatego że przynajmniej do ostatnich wyborów wydawało się, że te średnie miasta są też zapleczem, potencjalnie wdzięcznym zapleczem dla akurat koncepcji władzy partii rządzącej, która ma słabe umocowanie w dużych metropoliach, które zawsze były bastionem, prawda, Platformy Obywatelskiej i która w związku z czym forsowała tak zwany polaryzacyjny model rozwoju, który, znaczy też w metropoliach mogę powiedzieć, że nie jesteśmy przekonani, że tak naprawdę był on realizowany. Warszawa wcale nie jest pewna, czy była takim beneficjentem polityki państwowej, janosikowej i tak dalej. Raczej pokazuje, że też partycypowaliśmy dosyć mocno w rozwoju, ale w każdym razie ukuło się takie myślenie, że ten poprzedni model zarządzania rozwojem kraju poprzez polityki miejskie premiował duże ośrodki jako centra rozwoju. A że politycznie wydawało się, że baza, elektorat partii rządzącej jest właśnie bardziej posadowiony w mniejszych ośrodkach, no to będzie to wehikuł polityczny zwrócić uwagę na te średnie ośrodki. No, wybory samorządowe pokazały, że tak prosto nie jest. W 100 miastach prezydenckich, jak wiemy, ponad 100, tak 105 miast prezydenckich jest, czy każdy tak koło tego, tylko w 5 partia rządząca zdobyła władzę, w zasadzie tracąc zasoby czy stan posiadania w stosunku do tego, co było przed 2018, więc ten zwrot tu politycznie, powiedzmy, się nie opłacił, ale problem został. Został problem ten, który wskazał profesor Śleszyński. Jeżeli by go zilustrować, na czym on tak naprawdę polega, to tak, my wiemy, jak patrzymy na Polskę kraji makro, na przykład na tendencje demograficzne, no to wystarczy spojrzeć na jedną liczbę. Jeżeli popatrzycie Państwo na przedziały, na liczebność przedziałów pokoleniowych, tak, w grupie 25-29 lat mamy prawie 3 miliony ludzi, w grupie 15-19 lat tylko 1 700 000, o połowę mniej. To jest skala zmiany demograficznej, która za kilka lat przełoży się na depopulację już nie wynikającą z czynników migracyjnych, bo dotychczas głównym czynnikiem zmniejszenia liczby ludności w miastach i w ogóle w Polsce to była migracja. Ponad 2 miliony ludzi, które wyjechało
za granicę po 2004 roku. Do tego dzisiaj dokłada się po prostu, mówiąc brutalnie, wymieranie. W zeszłym roku, wbrew, i tutaj akurat nie cieszę się wcale z tego, że pani minister Rafalska się pomyliła, mimo że nie jestem jakby zwolennikiem jej opcji. Pani minister Rafalska liczyła jeszcze, że efekty polityki takie jak 500+ przyniosą nadwyżkę urodzeń nad zgonami. Już akurat ta różnica była ponad 30 tysięcy. Znaczy urodziło się o ponad 20 tysięcy dzieci mniej niż planowano. Zmarło więcej ludzi niż planowano. W sumie ten deficyt to już jest ponad 30 tysięcy w skali roku 2018 i raczej jest to już tendencja, ten rozjazd między tym, co się rodzi, a tym, co umiera, będzie się powiększał. To jest fakt ogólnokrajowy. Teraz, jeżeli go rozłożymy na punkty na mapie, no to najbardziej będą cierpieć właśnie małe i średnie miasta. Znaczy, bo one pierwsze będą doświadczać już nie tylko migracyjnego odpływu, ale również efektów zmniejszania się liczebności kraju. I to ciągnie wszystko. Znaczy, to musimy sobie zdać sprawę, że ten fakt, że takie miasta w perspektywie prognozach profesora Szczecińskiego, ale nie tylko, też innych gusowskich, pokazują, że no nie wiem, Tarnów w perspektywie 2050 roku jest o połowę mniejszy, Zamość o połowę mniejszy, tak? Konin. No to są tego typu ubytki. Strata połowy przy infrastrukturze dzisiaj jeszcze budowanej za resztki pieniędzy europejskiej na obecną liczebność miast. Pytanie, kto utrzyma tę infrastrukturę, prawda? Gdzie nie tylko będzie mniej ludzi, ale jeszcze struktura będzie taka, że w tych miastach będzie jedna osoba w wieku produkcyjnym przypadać na trzy osoby w wieku poprodukcyjnym czy nieprodukcyjnym, tak? No więc to jest jeden jakby taki, można powiedzieć, wektor główny, który decyduje o skali wyzwań, na które nie ma tak naprawdę dobrego pomysłu, co można zrobić, dlatego że tej luki demograficznej nie wypełnimy szybko, chociaż teraz, już w tej chwili ją musimy wypełniać, to robimy głównie przez gości z Ukrainy, tak? I oni, to tutaj jak rozmawialiśmy przed tym, co w powiecie, prawda, świdnickim, jest około 20 tysięcy przybyszów z Ukrainy w całym kraju, ale też oni nie będą przyjechać wiecznie, bo mają podobne problemy u siebie w Ukrainie. Bo trzeba zdawać sobie sprawę, że dokładnie te same tendencje demograficzne dotyczą całego regionu. Więc my nie mamy skąd wziąć już więcej po prostu. A czy będziemy chcieli brać z dalszych obszarów, tam gdzie jest nadwyżka demograficzna, no w Indiach jest 580 milionów ludzi do 25 roku życia. Także wielu chętnie by pojechało szukać miejsca do realizowania swoich projektów życiowych, tylko czy my będziemy gotowi, prawda, w perspektywie nadchodzących czasów to robić. I to jest wyzwanie, na które teraz no, zwraca się tak, do pomysły, jakie są. To jest takie hasło jedno, które w tej chwili, można powiedzieć, ponad podziałami krąży, bo ono jest zarówno hasłem obecnego rządu, też partii tworzących Zjednoczoną Koalicję, bo zwłaszcza Jarosław Gowin i Porozumienie to promuje, ale też Wiosna jest bliska temu, czyli deglomeracja, prawda? Czyli ożywienie tych średnich miast poprzez podniesienie ich funkcji administracyjnych, bym powiedział, przez przenoszenie urzędów o randze regionalnej lub centralnej, no, czyli nie wiem, właśnie do Słupska, gdybyśmy przenieśli coś, co obsługuje nie tylko powiat, prawda, ale przynajmniej region, a może urząd, który byłby w oznaczeniu krajowym. No i to jest pomysł, no, niestety wydaje się, że jako przykład, który ma uzasadniać deglomerację, podaje się Niemcy, co jest zupełnie absolutnie nietrafione ze względów ustrojowych i każdych innych. I praktycznie w Polsce jest słabo do zrealizowania, to znaczy dając jakby zdolność do realizowania systemowych projektów, bo Francja taki problem miała w latach 70., kiedy była nadmierna koncentracja władzy w Paryżu i po prostu trzeba było, znaczy podjęto właśnie próbę deglomeracji, ale to było sprzężone z, no po prostu z wielkim wysiłkiem modernizacyjnym polegającym na rozwoju linii kolejowych szybkich prędkości, rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli francuski internet zwany Minitelem, to teraz już nikt nie pamięta, ale do połowy lat 90. to była po prostu i za tym dopiero poszło przenoszenie ludzi po to, żeby ci urzędnicy nie czuli różnicy
między pracą w Paryżu, a na przykład w Lille. Prawda? No u nas można przenieść do Chełma, prawda, urząd centralny, tylko kogo tam i za jakie grzechy, prawda, z Warszawy na przykład spróbujemy przenieść. Oczywiście natomiast samych do Chełma trudno będzie wygenerować taką liczbę pracowników zdolnych do obsługi tych funkcji, więc deglomeracja wydaje się, że jak jest, tam dojechać jeszcze? No jeszcze właśnie o to chodzi, jak tam dojechać, też załatwić sprawy, tak, centralne, więc politycznie to jest nośny temat, bo on spotyka się z rezonansem i z pewnym resentymentem, zwłaszcza w miastach byłych wojewódzkich, które straciły tę funkcję. Co ciekawe, badania pokazują, że większość tych, że wcale utrata funkcji wojewódzkiej nie oznaczała, nie była głównym czynnikiem zapaści tych miast, które przeżyły zapaść w ostatnim czasie. To okazuje się bardziej złożone. Natomiast no po prostu problem w Polsce rzeczywiście jest znacznie bardziej złożony niż na przykład właśnie we Francji, która też ma problem ze średnimi miastami, ale ma dokładnie odwrotną sytuację demograficzną. Francja cały czas rośnie demograficznie, mimo że narzekają, że dzietność zmalała tam z 1,95 do 1,92, prawda? Czyli w Polsce mamy 1,35, tak? W tej chwili. I to ciągle jeszcze ogólny jakby wynik jest pozytywny, w związku z czym oni jakby w innej rzeczywistości ludnościowej o tym mówią. Natomiast jak może to być poważny problem, no to protesty żółtych kamizelek pokazały, czyli peryferyzacja, prawda, kraju i mniejszych ośrodków, która dała paliwo do największych buntów w ciągu ostatniego półwiecza. No my mamy jakby strategicznie ten problem głównie związany właśnie z ubytkiem ludności, i który może mieć, znaczy tak, już w tej chwili ma paradoksalne konsekwencje, bo on chwilowo, tą demografię trzeba umiejętnie czytać, to znaczy w tym sensie, że on chwilowo uspokaja, no bo zdjął w tej chwili największy problem, jaki mieliśmy w Polsce, czyli problem bezrobocia. Jeszcze 4 lata temu, pamiętam, jak przed poprzednimi wyborami robiliśmy takie raporty o miastach, to nawet w dużych miastach jak Bydgoszcz, Szczecin, bezrobocie było dwucyfrowe i było głównym problemem kampanii i w ogóle dyskusji miejskiej. W tej chwili nie, w Bydgoszczy to jest 3,5%, w Szczecinie podobnie. W zasadzie nie wiem, jak jest w Świdnicy, ale pewno nie jest poziom bezrobocia. No właśnie, więc to przestało być i nagle odetchnęliśmy od zmory, która gnębiła nas przez ponad 2 dekady. Ale to jest tylko oczywiście chwilowe, bo znaczy już wchodzimy w fazę braku rąk do pracy, którą znowu załataliśmy Ukraińcami na krótko, a potem wejdziemy w strukturalny niedobór w ogóle rąk do pracy i tu zaczniemy, to będzie wyzwanie. Ono może akurat mieć znowu pozytywny skutek, jeżeli dobrze się do tego przygotujemy, będzie impulsem proinnowacyjnym. Oczywiście te deficyty pracy będziemy musieli zastąpić inwestycjami w technologię, jeżeli się do tego przygotujemy odpowiednio i zbierzemy zasoby na właśnie produktywne inwestycje. Z tym nie jest tak sytuacja oczywista z tym planowaniem. Już kończąc, drugi czynnik usypiający dotyczący emigracji, demografii, na który się słabo zwraca uwagę, to jest to, że w tej chwili, i to usypia wszędzie, w mniejszych i większych ośrodkach, że jeszcze do 30 roku będzie przybywać liczba małżeństw zawieranych w Polsce, czy par, no bo niekoniecznie małżeństw, ale po prostu związków. Znaczy, bo dzieci, owoce, że tak powiem, boomu urodzeniowego właśnie wchodzą w fazę, że tak powiem, tworzenia związków i to wywołuje popyt na mieszkania. Ale to będzie tylko do 30 roku. Po 30 roku już nieodwracalnie będzie zjazd i zmniejszy się presja na rynek mieszkaniowy. Znaczy, co oznacza w ogóle zmiany reguł gry na najważniejszym segmencie rynku finansowego też. Bo dzisiaj kredyty, największa porcja kredytów w Polsce są kredyty na obsługę inwestycji w nieruchomości i głównie mieszkaniowych i również kredytów hipotecznych i tak dalej. No i co będzie się działo w sytuacji, kiedy nagle będziemy odkrywać, że nasze mieszkania, na które wzięliśmy kredyty, są mniej warte niż wartość tego kredytu i tak dalej, prawda? To wszystko czeka nas mniej więcej już nie tak długo, bo za 20 lat, prawda? Za 10 lat się przejdzie na następne przegięcie. Pozostanie jeszcze masa mieszkaniowa, prawda, zainwestowana, z którą nie będzie specjalnie co robić poza tą infrastrukturą, o której mówiliśmy.
No więc to tyle wyzwań na początek, żeby potem być może szukajmy rozwiązań, ale najpierw, jeżeli pytałeś o diagnozę, no to chyba są te najważniejsze elementy. Okej, to bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno wrócimy jeszcze do tych rozwiązań, które są proponowane, ale chciałem teraz na chwilę zatrzymać się na tym wątku gospodarczym i zwrócić się do pana Ryszarda Sobańskiego, ponieważ wśród problemów, które wymienia profesor Śleszyński w tym raporcie, o którym wspomniał Edwin Bendyk, tam się pojawia także jeszcze taka kwestia utraty dobrych miejsc pracy. Znaczy, że średnie i mniejsze miasta przeszły w okresie transformacji ustrojowej w taki proces deindustrializacji, czy jakby ich natura taka gospodarcza musiała się przeobrazić. I także jedną z recept, którą proponuję, jest deindustrializacja, czyli przywrócenie tych miejsc pracy w produkcji do mniejszych i średnich miast. Więc moje pytanie jest trochę o tym, jak wpisuje się Świdnica w ten obraz. Czy to jest raczej wyjątek na tej mapie, czy też Świdnica może jest, czy te problemy związane właśnie z tym, że na przestrzeni ostatnich dwóch czy trzech dekad już transformacji taki duży przemysł znikał, czy to jest problem Świdnicy, czy też Świdnica znalazła jakiś swój nowy pomysł na siebie? Dobry wieczór Państwu, tak przede wszystkim. Tak, ja myślę, że Świdnica się uratowała przed takimi większymi zagrożeniami czy problemami, tym, że po pierwsze Świdnicy zawsze był zróżnicowany przemysł, tak? Mieliśmy od dużych zakładów, które na przykład takie wagony świdnickie, które produkują wagony międzynarodowy koncern, więc duży, bym powiedział, ciężki przemysł. Po przemysł precyzyjny, dawno fabryka liczników, która do dzisiaj istnieje. Więc to był z góry zróżnicowany przemysł. Były to owszem duże zakłady, ale zróżnicowane. I to dawało to, że po pierwsze w Świdnicy nie było takiej monoprzemysłu w jednym jakimś branży. Po drugie był to też przemysł, tak jak liczniki, czy też fabryka, która produkowała urządzenia cukrownicze, Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, posiadały, czy fabryka też przemysłu motoryzacyjnego, posiadały własne zaplecze projektowe, własne zaplecze badawcze, więc zawsze w Świdnicy było to, że byli ludzie z wyższym wykształceniem, gdzie były własne jednostki badawcze, gdzie były pewne rzeczy tworzone, rozwijane i to się przełożyło, że te Świdnicy, myślę, że w pierwszej kolejności, jak przychodziły fabryki czy firmy ze strefy, w ramach strefy wałbrzyskiej, przychodziły tutaj i stąd też tych pracowników brały. Tu wiem, że przy rozmowach, jakich uczestniczyłem już od lat 90., jak ta strefa powstawała i przychodziły zakłady, to jednak był dużą przewagą, że mieliśmy z wyższym wykształceniem ludzi, z doświadczeniem i łatwiej było tu pewne rzeczy interpretować. Tak samo jeśli chodzi o prywatny biznes, to też pozwoliło na to, że na bazie tych osób znam wielu byłych dyrektorów, byłych, że tak powiem, pracowników tych firm, którzy pozakładali własne firmy dzięki temu, mając tą wiedzę, mając doświadczenie, bo im łatwiej, pozakładali własne zakłady, które bardzo dobrze w tej chwili funkcjonują, istnieją, są kooperatami tych dużych firm ze strefy, więc to myślę, że uratowało Świdnicę, czy nie było takiego jakiegoś tu gwałtownego zastoju, tak jak to było powiedzmy w Wałbrzychu, tak, gdzie wypadek kopalń spowodował na długie lata taki mocny zastój i tam to było odczuwalne mocno. Aczkolwiek no też Świdnica miała w szczytowych tych granicach chyba 14-15% bezrobocia, ale to był krótki okres, gdzie się tak działo. Natomiast te zagrożenia, patrząc teraz od strony trochę zagrożeń, jakie są w tej chwili, co się dzieje, to znowuż bliskość powstawania potężnych zakładów, już tak mówimy LG czy Mercedes, będzie powodowała niedługo odpływ tej kadry, że tak powiem, ze Świdnicy, tak? Bo ciężko będzie nam, mówię w sensie przedsiębiorców, czy takich mniejszych zakładów konkurować cenowo, czy nie mówiąc też o tym, że no, dla ludzi też jest ważna marka, tak, gdzie pracuje. Widać jak Toyota spowodowała, zresztą tak rozmawiając, no, fluktuacja kadr w Toyocie jest chyba jedno z najniższych tu w regionie, jakby tak porozmawiać. To nie tylko są pieniądze, ale też marka też i otoczenie, w jaki sposób tam się traktuje pracowników, jak się pracuje, to też działa. Tak? I tak samo będzie z Mercedesem, tak samo będzie z innymi, że ludzie
z jednej strony pieniądze to jedno, ale pieniądze dla samej marki, że pracują w takiej innej firmie. Bliskość to jest odległość przecież 20-30 km, tak? Więc powoduje, że no, będą tracić te mniejsze i średnie firmy. Tu widzę zagrożenie, że zacznie ta branża podupadać, że tak powiem, no, firm, że nie będą mieli ludzi. To co pan tu mówi, jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy, no oni też nie będą wiecznie dokładnie, albo też powędrują w ślad za tym. No dzisiaj też świeże dane na 2,5 tysiąca pracowników w firmie w Świdnicy Electrolux, tak? Około 1000 to już są pracownicy z Ukrainy. Więc tutaj no to są, że tak powiem, tego typu działania. I tu jest zagrożenie, tak, że te duże firmy zaczną wysysać po prostu stąd pracowników i automatycznie tu lokalny biznes będzie na tym, że tak powiem, cierpiał. Nie? Te podatki stąd no, też będą gdzieś te dochody, no to się na pewno dla miasta samego to się zamieni, że no, ten człowiek nie będzie zarabiał tu w firmie, będzie pracował gdzieś indziej, ale tu będą wprowadzane powiedzmy podatki, no ale w sensie rozwoju samego przedsiębiorców no, będzie to duży problem. Do pana Ryszarda jeszcze wrócę za chwilę w drugiej rundzie, aby pokontynuować ten wątek, ale jeszcze chciałem pozostać na tym poziomie analizy czy diagnozy sytuacji średnich miast na przykładzie Świdnicy i skonfrontować to, o czym mówił redaktor Bendyk, z opiniami pań, które są aktywne w sferze społeczeństwa obywatelskiego, a więc doskonale wiedzą, co się dzieje na tym poziomie społecznym w Świdnicy. Więc chciałem panią Magdalenę zapytać o ten proces depopulacji, znaczy jak to z perspektywy osoby, która jakby na bieżąco obserwuje funkcjonowanie społeczeństwa Świdnicy, jak pani obserwuje ten proces depopulacji, jakby pani oceniła na podstawie swoich doświadczeń jako mieszkanki, jako urzędnika, jak ten proces w Świdnicy przebiega, czy mamy do czynienia z migracjami, czy emigracją i ewentualnie jakie są motywacje, które temu towarzyszą, ewentualnie co się w Świdnicy dzieje, aby ludzi przed tą emigracją powstrzymywać. Też dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że wygląda to podobnie u nas niestety, tak jak w większości tych średnich miast. Nawet w tej działalności społecznej zauważamy, że społeczeństwo się bardzo starzeje. Robimy bardzo wiele dla seniorów, tutaj u nas w mieście, nawet w organizacjach pozarządowych dzieje się bardzo wiele działań skierowanych do seniorów. Także jakby od strony miasta, od strony organizacji pozarządowych seniorzy w Świdnicy są bardzo zadbani, mówiąc tak inaczej. Natomiast no, z młodzieżą jest dużo trudniej, tak? Ponieważ też pracujemy z młodzieżą, ale młodzież jest oporna i tak jakby nie potrafimy, nie ma też dla nich tutaj atrakcji w naszym mieście. Mimo tego, że wciąż się staramy od strony kulturalnej, wydaje nam się, że coś tam im zapewniamy, coś im tam dajemy, to jednak nie są to takie atrakcje, jak młodzież interesuje, tak? Oni wolą pojechać do większego miasta, mimo tego, że komunikacja z tym miastem, chociażby z Wrocławiem, ze Świdnicy, no nie jest aż tak atrakcyjna, tak? To jednak młodzież, żeby zapewnić rozrywki takie, które ją interesują i które są na ich poziomie, wyjeżdżają do Wrocławia. No i niestety też jakby dużym naszym problemem pod względem zatrzymania młodzieży w mieście jest brak wyższej uczelni. To jest ogromny problem, dlatego że mamy jedną filię wyższej uczelni, Wyższa Szkoła w Łodzi, natomiast jakby i poziom tej szkoły i jakby atrakcyjność kierunków, które tam się znajdują, nie zatrzymają tej bardzo atrakcyjnej młodzieży, która mimo wszystko wyjeżdża. I kończąc licea, od razu jak się z nimi rozmawia, to od razu widać, że oni w ogóle nie wiążą swojej tej przyszłości związanej z wyższym wykształceniem z naszym miastem, ani tutaj tymi okolicami. Oni rozpatrują właśnie te duże aglomeracje. No a niestety po studiach już tutaj nie wracają, tak? Bo też nie widzą jakby takiej atrakcyjności tego naszego miasta. Chociaż zdarza się, że część tej młodzieży wraca, ale to bardziej się wiąże z rodzinami, tak? Że oni są bardziej powiązani ze swoją rodziną i na przykład zakładając swoje rodziny widzą tutaj większe możliwości, bo jest babcia, bo jest dziadek i zawsze jest wtedy łatwiej, tak? Bo jednak rodzinom
które decydują się na dzieci, na takie już życie rodzinne, jest trudniej, tak? I też wtedy te problemy mieszkaniowe się wtedy pojawiają, tak? Że nie stać, tak jak Pan tutaj wspominał, te kredyty są bardzo wysokie, młodych ludzi nie stać na branie kredytu i kupowanie sobie mieszkań, tym bardziej w tych większych aglomeracjach. Natomiast tutaj, mając wsparcie rodziny, część tych ludzi wraca, tak? Ale część też bardzo duża wyjeżdża niestety ciągle jeszcze za granicę, bo wydaje im się, że tam będzie to życie dla nich bardziej atrakcyjne. Więc jakby mamy te same problemy, które dotyczą innych średnich miast. To chciałbym kontynuować ten wątek, zwracając się do Pani Adrianny, ponieważ na poprzednich spotkaniach w innych miastach praktycznie padały takie opinie bardzo podobne do tego, o czym mówiła Pani Magdalena przed chwilą, między innymi w Koszalinie bodajże mieliśmy na sali studentkę, która twierdziła, że ona z chęcią by przyjeżdżała ze Szczecina, gdzie studiuje, do Koszalina na weekendy, ale nie ma atrakcyjnej oferty i wszyscy jej koleżanki, koledzy zostają. Ale chciałem się Panią zapytać jako osobę aktywną właśnie w działalności pozarządowej w Świdnicy, jak to wygląda z Pani perspektywy i na przykład co Panią skłania do tego, że Pani jest aktywna w Świdnicy, a na przykład nie związała swojej kariery na przykład z Wrocławiem. Więc jakie być może są atuty średnich miast, które są niewykorzystane w rozwoju tych miast? No ja generalnie mam doświadczenie i z jeszcze mniejszą miejscowością niż Świdnica, z małym miastem, i z Wrocławiem też mimo wszystko. I tutaj no, z takich moich obserwacji wynika to akurat na plus dla Świdnicy, że teoretycznie takie zaangażowanie w wolontariat możemy sobie przyrównać mimo wszystko do tego dużego miasta, jeśli chodzi o młodzież. Jeśli chodzi o taką młodzież, właśnie jak tutaj Pani wspomniała wcześniej, już tą w wieku, która udaje się na te studia wyższe, no to na te uczelnie i tak dalej, to wybierają Wrocław i tam już niestety zostają i bardzo rzadko mamy taki ich powrót tutaj właśnie do tej ich działalności wcześniejszej i zazwyczaj no już tutaj ten kontakt się urywa i teoretycznie później wrócą do nas właśnie po zakończeniu edukacji albo mamy taką, no tutaj mamy taką właśnie bardzo sporą przepaść wiekową między osobami, z którymi działamy. Właśnie jest to albo młodzież w takim wieku szkolnym, albo są to osoby już dorosłe, które nie mają małych dzieci, których nie wiążą takie obowiązki właśnie życia rodzinnego. I znowu, tu wspomniałam, że jest to na plus dla Świdnicy, ponieważ w jeszcze mniejszym mieście mieliśmy jeszcze mniejsze możliwości i tam bardzo trudno było zaktywizować młodzież. Już było to takie dla nas zadanie, które troszeczkę nas przerosło. A znowu tu w Świdnicy nam się to udało, jeśli chodzi o młodzież. Mówię o takich tutaj osobach w wieku około 15 do tego 17-18 roku życia. I z takimi jako osoba z organizacji mam najwięcej do czynienia po prostu. Albo właśnie osobami powyżej 50 roku życia na przykład, których też mamy całkiem sporo w tym naszym gronie. A gdy Pani rozmawia z tymi osobami, które już kończą ten wiek, mówię o tym pierwszym przedziale, 15-18 lat, i one kończą już działalność jakby w tą wolontariacką i zmieniają, jakby wiążą swoją przyszłość z innym miastem, to jak tłumaczą właśnie to, że... Jest to kwestia komunikacji, ponieważ jest im trudno czasami wracać właśnie tutaj, pokonywać mimo wszystko tę Czyli drogę. Transport jest barierą też. Tak, jest to bariera. Barierą jest transport. No, barierą są też możliwości właśnie w większym mieście. Jest dużo takich zajęć, jest dużo atrakcji i to wszystko tam też rozprasza ich uwagę. I niekoniecznie się tutaj właśnie tak jakoś odnoszą z powrotem do tego naszego średniego miasta. To chciałem jeszcze, oczywiście bardzo licząc na Państwa głosy za chwilę, to chciałem jeszcze dopytać obu Panów, ponieważ tutaj Pani Adriana i Pani Magdalena zwróciły uwagę i na problem transportu, i na problem szkolnictwa wyższego, jakby trochę dając odpowiedź na pytania, które chcę skierować do Panów, bo zarówno ten transport ponadpowiatowy, czyli na przykład transport łączący Wrocław ze Świdnicą, to na pewno nie jest problem władz miasta Świdnicy, tylko to wymaga rozwiązań systemowych na poziomie regionu bądź państwa. Pani Magdalena powiedziała o deficycie dobrej uczelni. To także pewnie wykracza poza kompetencje samorządu miejskiego. Więc tu już mam odpowiedź też na to pytanie, które Panu chciałem zadać, ale o tą inną sferę. I o sferę gospodarczą chciałem się zapytać.
z Pana perspektywy jako uczestnika życia gospodarczego Świdnicy, na ile w tych problemach, o których Pan mówił, na przykład średnich i małych firm, na ile tutaj zdolność do interwencji czy do działania, na ile narzędzi jest w rękach prezydenta miasta bądź właśnie samorządu, a na ile Pan by oczekiwał jakiegoś planu centralnego, znaczy polityki koordynowanej centralnie, na przykład polityki rządowej, i co by to mogło być według Pana? Powiem, że najpierw to, co lokalnie. Globalnie się mniej zastanawiam, ale lokalnie. Czy zacznę od tego, że średnie miasto w rozumieniu dla małej i średniej firmy się jest dobrym. Tak jak Świdnica, przynajmniej przez to, że tak powiem, no, mówiąc kolokwialnie, wszyscy się znają, tak? Mniej więcej każdy wie, co robi, gdzie robi. Jeśli chce w urzędzie coś uzyskać, to wie, gdzie pójść, do kogo pójść. Nie ma takich problemów, że tak powiem, organizacyjnych. Sama przestrzeń, poruszanie się po mieście, co też jest ważne, nie zajmuje, tak jak we Wrocławiu, chcąc pojechać na spotkanie, muszę godzinę czasu zarezerwować, żeby przemieścić się z jednego miejsca do drugiego, czy dotrzeć do centrum Wrocławia, tak? Wręcz kolokwialnie my razem Świdnicy nie tyle samo dojeżdżą, co ktoś z obrzeży Wrocławia do centrum. Więc to jest bardzo duży plus, tak? Też Świdnica ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę typu, to jest też ważne, wody, drogi i tak dalej, więc to w skali Świdnicy, myślę, że generalnie takich małych czy średnich miast dla małych firm jest to ten na plus, tak? Świdnica ma jeszcze tą przewagę, że jeszcze ma obszary, czy miała długo obszary zagospodarowane, czy po dużym przemyśle, czy po dawnych jednostkach wojsk radzieckich, tak? To wbrew pozorom na początku był problem z zagospodarowaniem, później moim zdaniem, no dzisiaj to Świdnica na tym wygrywa i wygrywa, że są te tereny po to, żeby i miały gdzie powstawać firmy i zakłady. Wiem, że miasta związane gdzieś tam w centralnej Polsce mają z tym duży problem dzisiaj, także choćby chciały duże firmy ściągnąć, nie mają gdzie. To nie mają własnej przestrzeni, nie? Jeśli to już jest, to jest prywatna przestrzeń i to jest później problem nawet zaczynający się od prostej rzeczy zbudowania drogi, po położenie infrastruktury czy jakiejkolwiek, tak? Świdnica dzięki temu, że miała dużo tej przestrzeni, mogła nią w miarę swobodnie gospodarować i to dzisiaj widać, bo niektóre drogi, które 10 lat temu czy 15 były budowane, dopiero dzisiaj widać, jak one się przydają, tak? I są potrzebne. Więc ta infrastruktura, mówię, to jest dużą zaletą, dużym plusem. Jak może oddziaływać? Taką, jako przedsiębiorca bym miał uwagę generalnie do władzy miast, ale to też jest wina przedsiębiorców, że mało próbują nawiązać kontakt, moim zdaniem, z władzami miast, żeby wpływać na rozwój. O co mi chodzi, że dzisiaj wszyscy jesteśmy zapatrzeni, czy dużo się mówi, tak jak w naszym terenie, o specjalnej strefie ekonomicznej. Już nie wiem, czy to Wałbrzyska, czy każda inna. Wszyscy w skali państwa mówimy strefy ekonomiczne, gdzie do tej pory no, one były generalnie nastawione pod rozwój dużych firm, tak? I budowano im drogi, dawano infrastrukturę wodną, elektryczną i tak dalej, i tak dalej. Duże pomocy państwa po to, żeby budować właśnie te stanowiska pracy. Owszem, to te 15-20 lat temu, jak było tu bezrobocie, no, miało to sens i przełożenie. Dzisiaj no, na szczęście no, powstaje tu ze strony państwa, żeby powiedzieć, ten pomysł strefy wszędzie, tak, że możemy, nie są już ograniczone do pewnych terenów, tylko praktycznie na każdym terenie można taką strefę stworzyć i to jest ten plus, że to się dzieje, ale nadal mi brakuje takiego spojrzenia, jeśli chodzi o władze miasta, bo tu nie mówię tylko o Świdnicy, ale to więcej, że żeby tą infrastrukturę tworzyć, to jest dla tych małych, średnich firm lokalnych, tak, że skoro budujemy drogi, czy dajemy duże, milionowe wsparcie dla takiego LG czy innych, czy budujemy im, mówię, infrastrukturę, no nie wiem, zróbmy coś takiego dla tych mniejszych firm i też im przygotujmy drogę, przygotujmy im wodę, prąd, doprowadźmy, powiedzmy, dobra, wybuduj tu sobie halę i buduj, tak? I rozpoczynaj działalność, bo co innego, jak taki przedsiębiorca musi sobie kupić gdzieś szczere pole, doprowadzić do tego wszystko infrastrukturę, jak policzy te wszystkie koszty, to jest razy dwa, nie? Konkurowanie teraz z dużymi firmami na starcie jest problemem, więc takiej polityki mi to trochę brakuje. Drugi element to jest polityka podatku od nieruchomości. Też to różnie bywa, zresztą też jest narzędzie, którym władze miast mogą na to wpływać, na to, żeby dany przemysł czy rozwijać poprzez ulgi podatkowe. No, na przykład no, znowu firmy ze strefy w większości dostają 10-letnie zwolnienie w podatku od nieruchomości. Ilu przedsiębiorców dostaje coś takiego lokalnych?
no raczej mało kto, bo albo nie ma takiego wsparcia, albo no jest za małe, żeby było wykorzystane. Tak? A przychodzi duża firma, no dostaje na starcie źle zwolnienia. Podatek od nieruchomości wbrew pozorom, ja mogę powiedzieć po sobie, że mam na wsi nieduży pensjonat, no płacę w skali roku 10 tysięcy podatku od nieruchomości, no w skali 5 lat to jest 50 tysięcy. Tak? Gdybym ja te pieniądze mógł mieć, no mógł za nie sobie już wybudować kawałek infrastruktury. Tak? No te pieniądze odprowadzam do gminy, która ona decyduje, co tymi pieniędzmi robi. Więc to się tak wydaje, ale to dla niedużej firmy naprawdę to są pieniądze, z którymi też coś można by było robić. Więc tutaj, ale to mówię, to też jest wina, akurat w Świdnicy mamy dwie duże organizacje, co też jest z skali Dolnego Śląska, nie ma takiego miasta, które by miały dwie organizacje, na przykład gospodarcze, ale w innych miastach praktycznie nie ma w ogóle organizacji gospodarczych przedsiębiorców, którzy by te znowuż próbowali oddolnie w jakiś sposób no, być partnerem nawet dla władz miasta, żeby rozmawiać. Nie? To też jest pewien problem. To Edwinie, chciałem jeszcze kończąc tą rundę pytań, chciałem właśnie zapytać o to, na ile właśnie problemy średnich miast, takich jak Świdnica, ale takich jak te setki innych miast w Polsce, na ile te problemy są do rozwiązania na poziomie miasta, znaczy na ile władze samorządowe są w stanie sprostać na przykład problemowi starzenia się społeczeństwa, depopulacji, czy mierzenia się w ogóle z tymi problemami, nie rozwiązania, ale mierzenia się, a na ile to wymaga po prostu decyzji politycznej na szczeblu centralnym, jak te role powinny być rozłożone. To oczywiście tutaj nie ma jednego modelowego rozwiązania, są spory między tymi, którzy proponują te rzeczy, właśnie mówiliśmy o deglomeracji, na przykład jest grupa badaczy tych problemów, tutaj też zaangażowanych w rozwiązywanie, bo między innymi profesor Dawid Sześciło, który jakby z kolei uważa, że to odpowiednią formułą rozwiązywania jest właśnie dalsza decentralizacja kraju, ale polegająca na tym, że powiększanie kompetencji samorządu wojewódzkiego, na przykład decentralizacja zarządzania służbą zdrowia na regiony. Tak w zasadzie jak było na początku reformy służby zdrowia, bo to automatycznie generuje miejsca pracy i też integruje region wokół pewnych funkcji, budując jakby relacje między ośrodkami wewnątrz regionu na zasadzie sieci, tak? Po prostu łatwiej jest wtedy jakby uspólniać zasoby, również ludzkie, tak? Tylko że z kolei, żeby to działało, musi być infrastruktura komunikacyjna. I to jest poziom koordynacyjny, powinien być na poziomie państwa realizowany. Znaczy jednak wizja infrastruktury komunikacyjnej, transportowej, no musi mieć, najpierw musi być matryca krajowa jakby stworzona. Z tym zawsze mieliśmy problem. To badacze zawsze powiedzą, że to nigdy się nie układało w całość, no, nasz system połączeń drogowych. A potem oczywiście znowu region jest tutaj. Czyli to jest o tyle ważny moment, bo rzeczywiście po tym, jak pieniądze europejskie zaczną się kończyć, no już w kolejnej perspektywie będą mniejsze, funkcja regionu zacznie jakby maleć ich znaczenie, no bo ich główne nabrały znaczenia przez to, że były głównym dystrybutorem i operatorem programów operacyjnych w ramach funduszy europejskich, więc i tak musimy coś dla nich wymyśleć i można po prostu albo zrobić regiony, wzmocnić władzę centralną po prostu, wzmocnić funkcję wojewodów, no albo można odwrotnie właśnie pogłębić proces decentralizacji, przekazując wiele funkcji, które wtedy w porozumieniu z niższymi szczeblami, czyli z miastami, dawałyby szansę i impulsu rozwojowego, który mógłby polegać, na przykład o tym się coraz częściej mówi, tu nawet padało to hasło, zwłaszcza w tych największych metropoliach, ale również w mniejszych miastach, kategorią taką kluczową, decydującą w ogóle o decyzji, gdzie zamieszkać, jest kategoria jakości życia w tej chwili. I teraz jak mówimy jakość życia, to jest po prostu, chodzi o często o prosty zabieg, o to, o czym Pani mówiła na przykład, żeby zacząć mówić językiem pozytywnym, a nie, znaczy, że jadę mieszkać w Świdnicy nie dlatego, że mnie nie stać, że na mieszkanie we Wrocławiu, tylko przeciwnie, jadę, bo Świdnica oferuje mi wyższą jakość życia, prawda? Pozytywnie waloryzuję ten fakt, że mam rodzinę, że mam tańsze mieszkanie, a nie defensywnie, prawda? I to jest zabieg. Oczywiście znowu wymaga infrastruktury, no bo gdyby się do Wrocławia dojeżdżało w pół godziny pociągiem, prawda, no to nie ma problemu
pracować w dobrze płatnym miejscu pracy i traktować Świdnicę jako miasto satelickie, które z kolei buduje swój model rozwoju też w oparciu o turystykę, chociażby, czy uzupełnia różne, znaczy to, co już robi, ale mogłoby jeszcze jakby pogłębić ten efekt. I to, wiele miast już to w tym kierunku idzie, bo zresztą z tego co wiem, też Świdnica w ten sposób jakby definiuje, prawda, czy Ostrów Wielkopolski, prawda, czy właśnie te miasta, właśnie Konin, to one tak zaczynają już o sobie mówić, prawda, że są miastami dobrymi do życia, oferują różne rzeczy, których metropolia nie da nigdy, a będzie coraz kosztowniejsze. Znaczy, życie w metropoliach siłą rzeczy będzie coraz droższe. Niekoniecznie ta premia w postaci wyższej pensji będzie równoważyć te koszty, więc to jest duża szansa. Oczywiście to w sumie nie zmieni jednego i tu już przegapiliśmy ten moment na nadrobienie niestety tej luki demograficznej. No tego nie, to już jest za późno, to znaczy przekroczyliśmy pewien próg. No właśnie to, że jest tych dzisiaj 15, 16, 17, 18 latków tak mało, powoduje, że w przyszłości nas będzie również mało, bo po prostu nie ma się skąd, będzie miało się skąd urodzić. Jeszcze, jeżeli jeszcze z nich część zdecyduje się wyjechać za granicę, czego nie możemy wykluczyć, no to po prostu biologiczna baza już nam tak stopniała, że tutaj ani państwo, ani nie poradzimy sobie. Musimy po prostu w ramach tego mieć tę świadomość, przyjąć ją do wiadomości, wykorzystać ten najbliższy moment, najbliższe 5 lat, póki nie nastąpią te przegięcia, nie będzie to już po prostu bardzo dotkliwie widać, na zaplanowanie inwestycji, które rzeczywiście na ten problem odpowiedzą, pogodzą. Dwie tendencje. Z jednej strony to, co już też tutaj pani wspominała i co już jest faktem i na to trzeba reagować też po prostu, bo to jest w polityce się odzwierciedla, czyli potrzeby ludzi starzejących i polityki senioralne dzisiaj są oczywiste we wszystkich miastach, prawda? Państwo dopiero je gdzieś tam dostrzega, ale wszystkie już miasta zajmują się seniorami, bo muszą po prostu, bo jest to problem nie tylko społeczny, ale coraz bardziej polityczny. No, seniorzy są zmobilizowaną grupą, potrafią, prawda, chodzą głosować, każda racjonalna władza odpowie na te potrzeby, ale mamy jeszcze nadwyżki zasobów. Możemy godzić obsługę tych potrzeb z jeszcze jakoś myśleniem o młodych ludziach. Znaczy, jeżeli wejdziemy w fazę już deficytu, znaczy jakby ograniczonych coraz bardziej zasobów, no trzeba będzie wybierać i niestety tu jest ból, w którym właśnie słabo sobie, tak jak rozmawiam z samorządowcem, jeszcze sobie uświadamiamy, że trudno będzie w ciągu za 5, za 10 lat definiować polityki odpowiadające na potrzeby ludzi młodych. Dlaczego? Dlatego, że znowu ze względu na ich niską liczebność oni nie będą kategorią politycznie istotną. To widać już w polityce krajowej. Młodzi się nie liczą, znaczy w elektoracie partii rządzącej tylko 3% ludzi jest do wieku 24 roku życia, tak? W elektoracie Platformy niewiele więcej, 7%. No to po prostu szkoda czasu, tak? Z punktu widzenia czystej takiej wyborczej racjonalności. Ale jeżeli my nie wymyślimy tego sposobu, no to tylko uruchomimy błędne koło, czyli negatywne sprzężenie zwrotne, które tylko tych modów będzie wypływać. To jest ostatni moment, żebyśmy wynaleźli metodę godzenia i włączania młodych w wytwarzanie, tak? Jakby przy przyszłości miast na zasadzie jakiejś innej niż taka prosta arytmetyka właśnie demokratyczna wyborcza. Dziękuję. Chciałem Państwa zachęcić do polemik, komentarzy, pytań. Zastanawiałam nad tą młodzieżą, bo mam możliwość pracy z młodzieżą, młodszą, starszą i podejmowałam z nimi dyskusję, skąd wynika ich decyzja o wyprowadzce, o wyprowadzeniu się do tego większego miasta. No i my zapominamy o jednej rzeczy, że to jest całkiem inne pokolenie, jest to bardzo energiczne pokolenie poprzez to, co oni chłoną przez media, przez portale społecznościowe, przez w ogóle technologie. I oni twierdzą po prostu, że to miasto jest dla nich nudne. Argument 22, wszystko zamknięte, nie mam możliwości. My też zapominamy, że ci młodzi ludzie naprawdę lubią pracę w korporacji, bo dla nich jest to ciągła zmiana. I w naszym mieście brakuje im takich miejsc pracy, gdzie oni by mogliby
rzucać się z miejsca na miejsce, zmieniać tą pracę, rozwijać się w jakiś sposób i żeby to było tak swobodne, jak to jest we Wrocławiu dzisiaj. Kwestia dojazdu, dla nich to nie jest argumentacja, bo ja mówię, no dobrze, godzinę dojeżdżasz do Wrocławia, we Wrocławiu też godzinę dojeżdżasz. To jest żadna różnica. Nie, jest różnica, bo we Wrocławiu ja przez tą godzinę, ja mogę jechać raz tu, raz tu, raz tu. Jest cały czas zmiana. Oni później siadają w jakimś tam wieku, chętnie wracają do tej Świdnicy. Dlaczego? Bo jest spokój. Ale to przychodzi w momencie, kiedy oni zaczynają zakładać rodzinę, kiedy doceniają troszeczkę inne rzeczy. Ale ten przedział do 30 roku życia, tu nie ma energii dla nich. Tu się nic nie dzieje. Oni cały czas szukają dodatkowego bodźca i tego tutaj brakuje. Ja może w nawiązaniu też do tego, co pani powiedziała, że no, ja też mieszkałem we Wrocławiu i też czasami bywam w Warszawie i wiem, jak to jest z dojazdami w tych miastach. To znaczy ze Świdnicy na przykład do Wrocławia można dojechać mniej więcej w podobnym czasie, co z niektórymi, co między niektórymi miejscami we Wrocławiu. W Warszawie to też dojazdy trwają między niektórymi miejscami nawet po godzinę. Więc i moi znajomi, niestety większość moich znajomych w moim wieku mieszka albo we Wrocławiu, albo właśnie w Warszawie. Ja się czuję jako taki jakiś dziwny okaz przyrody, że ja jeszcze mieszkam tutaj, w Nowej Rudzie. To już miejsce, gdzie chyba naprawdę psy szczekają. Nie ale powiem, najwyższy smok jest w Rudzie. Przednia. Tak, ja już przez ostatnią zimę kilkadziesiąt tysięcy papierosów spłaciłem wirtualnych. I najlepsza kawiarnia. Właśnie. Tak, według niektórych. Natomiast... Nie, jest znana na całym Dolnym Śląsku. Natomiast jeśli chodzi o dojazdy, no właśnie, jeśli ja mieszkam we Wrocławiu czy w Warszawie, to ja mam pewność, że ja i w dzień, i w nocy dojadę w różne miejsca. Jeśli ja mieszkam w Nowej Rudzie, to ja nie mam w ogóle komunikacji miejskiej, jakieś busy jeżdżące co godzinę, natomiast jeśli chcę na przykład pociąg, znaczy komunikacja jest w ogóle takim listkiem figowym, bo ona jest, natomiast... Ale i nie ma. Jeśli faktycznie ktoś chce z tego skorzystać, to jest bardzo trudno. Jeśli ja chcę jechać z Nowej Rudy do Wrocławia, to ja mam często przesiadkę i czekam w Kłodzku lub w Wałbrzychu po 40 minut, po godzinę. Czyli mi się dwugodzinna trasa wydłuża do 3 godzin. Sam dojazd do Wałbrzycha, który nie jest tak daleko, no, też zajmuje po 40 kilka minut, przy czym ja ląduję na dworcu głównym w Wałbrzychu, gdzie nic nie ma. Nie ma toalety, sklepu, nic. Jest zimno zimą. Więc, drodzy Państwo, no, moim zdaniem podstawa to jest komunikacja. To jest autobus, który jeździ co pół godziny w różne miejsca, także w nocy, bo to jest dla młodych ludzi ważne. To ze Świdnicy można sobie pojechać na imprezę do Wałbrzycha czy do Wrocławia, tylko że wrócić nie ma jak. A we Wrocławiu jest. I to jest ta różnica. Ja myślę, że wielu ludzi by tu zostawało, gdyby komunikacja była też między wioskami, między nie wiem, Świebodzicami i Wałbrzychem, tylko żeby była, bo w tej chwili to jest takie iluzoryczne zupełnie. Może... Tak, proszę. Zbierzemy głos od Państwa i potem damy czas na podsumowanie wszystkim Państwu. To po pierwsze odniosę się tutaj do słów pana Ryszarda Sobańskiego, że akurat w Świdnicy również, jeżeli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, którzy nie działają w strefie ekonomicznej, również taka pomoc w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości istnieje. Natomiast w kwestii młodzieży, ja myślę, że też powinniśmy sobie zadać pytanie i właściwie każde miasto powinno sobie zadać pytanie, jaką formę propozycji życia na mieszkańców przyjmuje. Bo Świdnica nigdy nie będzie Wrocławiem, nigdy nie będzie Warszawą, ani żadnym dużym miastem. I nawet patrząc na komunikację, to jakby to nie przeliczyć, jednak trzeba liczyć ekonomicznie i co pół godziny w nocy autobus na pewno nie będzie jeździł. Natomiast myślę, że dużym wyzwaniem dla takiego miasta jak Świdnica, czy innych średnich, czy małych miast jest pokazanie tej jakości życia w danym mieście. Tak, jeżeli przyjmujemy, że takie miasto średnie jak nasze jest świetnym i dobrym miastem do życia rodzin, czy osób, które wiedzą, co chcą robić w swoim życiu, którzy zakładają rodziny, pracują, bo to też, co zostało powiedziane, firm jest funkcjonujących dużo, zdywersyfikowanych na tyle, że można znaleźć dla siebie zatrudnienie na różnym szczeblu i to, że infrastruktura jest rozwinięta, to, że można
skorzystać z rekreacji, z kultury również, no w takim zakresie, jaka jest propozycja. Wrocław w sumie nie jest daleko. Że jest blisko wszędzie, że się znamy. Myślę, że pokazanie tych aspektów młodym osobom, aby pojechały do tego Wrocławia czy Warszawy, skończyły studia, wyszalały się i powiedziały, ja wracam do Świdnicy, bo po pierwsze, z naszych badań, jak wynika tutaj świdnickich, rodzina jest takim elementem, który bardzo wiąże i młodzież chętnie z tego względu wraca do takich miast jak Świdnica. I jest propozycja właśnie i pracy, i życia, i tej dobrej jakości. Wydaje mi się, że możemy tutaj mówić o różnych aspektach, o tych, że młodzież ma energię, bo ma i zawsze miała i mieć będzie i zawsze chce zawojować cały świat, ale myślę, że takie miasta jak nasze powinny pokazać to, że powinny wrócić te osoby do Świdnicy i pracować, tutaj zakładać rodziny i mieszkać. Tak, one wracają, ale wracają w wieku już takim 30+. Ustatkowanym 30+, a nam cały czas brakuje tych młodych ludzi, którzy by tutaj zostali i tu by działali, bo oni wrócą, oni wracają, naprawdę wracają, to ci 30-latkowie wracają, ale znika nam bardzo duże grono osób 20-30. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że tak na studia, bo nie wszyscy tak idą na studia. Tak, musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że wykształciła się pewna mentalność teraz wśród młodych osób, że mimo tej energii i chęci podboju świata, jednak są to osoby wygodne. Tak, to jest pokolenie osób wygodnych i myślę, że coraz częściej zwracają uwagę na to, że żeby łatwo im było zdobywać pieniądze, czyli pracować, gdzieś daleko nie jeździć. Myślę, że to jest też taki element, już nie mówię o finansowym, bo już też taka jest tendencja, że nawet nie pieniądze odgrywają największej roli, ale w pewien sposób trochę wygoda. I może nad tym też warto byłoby się zastanowić, co w tych głowach młodych osób, też pod tym względem, jakie są tendencje i jakie kierunki, żeby móc działać. To ja jestem chyba w niewielkim ułamku osób, które zaraz po studiach jednak wróciło do Świdnicy, bo po studiach we Wrocławiu mieszkałam w Warszawie dosyć długo, później wróciłam do Wrocławia, ale mimo wszystko wróciłam do Świdnicy, podjęłam tutaj bez problemu pracę, zarabiam na tyle dobrze, że mogę sama się utrzymać, tak? Chociaż ta komunikacja, to tutaj jednak też będę się zgadzała z przedmówcami, tutaj szczególnie z panem, który mieszka w Nowej Rudzie. I ja przez małżonka musiałam się przeprowadzić do jeszcze mniejszej miejscowości oddalonej o 10 km stąd, bo tam jest węzeł kolejowy i dzięki temu co pół godziny jest pociąg do Wrocławia, do Wałbrzycha, Jeleniej Góry, można się dostać bez problemu nawet do Warszawy z tej małej miejscowości, a dokładnie Jaworzyna Śląska. I ja przez to, że mój mąż ma taką pracę, jaką ma, musiałam się przeprowadzić właśnie tam, gdzie pociągiem po prostu w 35 minut bez problemu się dojedzie do Wrocławia. I to był czynnik, gdzie ja musiałam się wyprowadzić ze Świdnicy. Właśnie przez komunikację. Tak? Natomiast bez problemu mam grono znajomych, którzy mieszkają od studiów, dojeżdżali na studia do Świdnicy, do Wałbrzycha, tak? Czy też po studiach wracało do Świdnicy i mają tu bez problemu dobrą pracę, wyjdą wieczorem na to tak zwane piwko, tak, imprezkę, nie ma większego problemu. Faktycznie jest bardzo mało takich osób, ale są, więc jednak ta Świdnica mimo wszystko też przyciąga chyba tych młodych ludzi. No, może to jest jakiś właśnie, tak jak mówię, jestem w procencie, małym ułamku, gdzie te osoby chcą jednak zostać, nie chcą się wyszaleć w większych miastach. Ale przez komunikację na przykład ja musiałam się wyprowadzić do jeszcze mniejszego miasta, które ma większe możliwości dojazdu do większych miast w regionie. Ja tak z ciekawości właśnie słucham, co Państwo mówią, bo myślę, że to wszystko, co mówicie, to takie trochę dwie strony medalu, bo z jednej strony zastanawiam się, jakbym miał teraz, niech każdy z nas się przeniesie teraz w czasie trochę, jakbym miał teraz 20 lat, prawda? I tak między Bogiem a prawdą chyba myślę, że większość jednak chciałaby spróbować pojechać gdzieś tam do większego miasta, za granicę, chcemy poznawać świat jakby i to jest takie chyba naturalne. To było, pamiętam jak miałem 18 lat, jak tylko
zdałem maturę, to od razu pierwsze co myślałem to już właśnie czy Wrocław, czy Warszawa, czy za granicę. I to jest jakaś taka chyba może naturalna potrzeba w człowieku w takim wieku, żeby ten świat poznawać. Natomiast co zrobić, to jest takie pytanie chyba do nas wszystkich i do wszystkich miast średniej wielkości, żeby właśnie ci na przykład 30-latkowie już z żoną, z mężem, partnerem, partnerką, chcieli tutaj wrócić się osiedlić. I myślę, że ta druga strona medalu to jest to, że Świdnica i tak jest, a jeżdżę dużo po Polsce i oglądam różne miasta tej wielkości, i tak jest takim unikatem, który się wyróżnia na plus bardzo, bo wyobraźcie sobie, że teraz w tym samym czasie na przykład w skali takiego miasta odbywa się wydarzenie pod nazwą Lekcje Sztuki w Rynku, prawda? Gdzie też przychodzą jacyś ludzie, jacyś dziwnie zakręceni, no raczej myślę młodzi z tego, co jak obserwuję zdjęcia i czasami zaglądam, co też jest takim unikatem, bo myślę, że nie, wiele miast większe, które są większe od Świdnicy, myślę, że ma mniejszą różnorodność, mniej ciekawą ofertę może kulturalną i wydarzeniową. Czyli w skrócie jakby zmierzam do tego, że z jednej strony tak macie Państwo rację, że jest ta dziura tych między 18 a 30 powiedzmy, gdzie też się zastanawiamy cały czas z różnymi osobami, jak przyciągnąć takie osoby. Niemniej jednak będzie to bardzo trudne chyba dla większości tego typu miast. Plus jeszcze zastanówmy się, jeśli ktoś jest singlem na przykład, prawda? Czy dziewczyna, czy facet, no to życie w takim mieście, w takiej skali, no to jest w ogóle niekiedy wręcz przygnębiające, bo większość znajomych ma już, prawda, partnera, partnerkę i ta oferta dla singli w tego typu miastach siłą rzeczy będzie raczej mniej atrakcyjna niż we Wrocławiu czy w innych dużych miastach. Także też myślę, że trzeba na to spojrzeć szerzej, w jakiś sposób może socjologiczny. A ten plus taki dla Świdnicy mimo wszystko jest taki, że rzeczywiście i parki, i przyjemne otoczenie, i bliskość gór, i różne inne atuty, które tutaj są, ilość organizacji pozarządowych, ilość przedsiębiorców wskazuje na to, że żyjemy i tak naprawdę w wyjątkowym miejscu. Nawet to zauważcie, ile jest takich fajnych kawiarni, które się pojawiają. Trybik, kafe, trykotaże ostatnio, czy nawet ambasada San Escobar, prawda? To są takie miejsca, które są takimi też unikatami, perełkami, które jakoś funkcjonują. Jeszcze tak, tu odnosząc się też do słów, które padły wcześniej, odnośnie młodych ludzi, którzy wracają poszukując gdzieś tutaj tych znajomych twarzy, wracają tutaj. Ja mam przykład, mieszkam w Świdnicy obecnie od 5 lat, natomiast pochodzę ze Świebodzic, tam też pracuję. Tam problemem, pracuję w Urzędzie Miasta, w dziale promocji, więc jakby staramy się tych młodych ludzi zachęcić właśnie do powrotu, do osiedlania się w Świebodzicach, które są no, relatywnie dużo mniejsze niż Świdnica i tą ofertę mają jeszcze bardziej okrojoną niestety. Tam argumentem wśród młodych ludzi przeważnie jest to właśnie, że za bardzo się wszyscy znają w takich małych miejscowościach. Oni wyjeżdżają, aby poszukiwać tej anonimowości. Poznawać nowych ludzi. Tak, poznawać nowych ludzi, rozszerzać znajomości. W tej chwili jest też taka tendencja, którą my zauważamy wśród młodych. Kiedyś jeszcze parę lat temu było to bardziej na zasadzie takiej pogoni troszkę za pieniądzem, prawda, za tym. Natomiast teraz dla młodych ludzi tak naprawdę liczą się znajomości, to jest potęgą i tych znajomości mogą jakby więcej sobie rozbudować, te znajomości w dużych miastach niż w takich malutkich, bo w tych małych właśnie mniejszych nic się takiego dla nich nie dzieje właśnie na poziomie jakimś regionalnym, o znaczeniu takim regionalnym czy jest to też taka duża bariera dosyć, która jest zauważalna, mówię, w Świdnicy może jeszcze nie tak bardzo, natomiast już w Świebodzicach, gdzie tych mieszkańców jest około 23 tysięcy, no to jest już i brak jest zupełnie właśnie tej oferty kulturalnej, nie mamy tam, nie ma muzeów, nie ma jakby tych
tego zaplecza tych kawiarni, już dyskotek czy miejsc takich, gdzie mogą się młodzi gromadzić, no to już praktycznie nie mamy czym ich zatrzymać. Właśnie, ja jeszcze wrócę do tego transportu, no bo tak jak w Świebodzice są 15 minut jazdy autobusem od Wałbrzycha, prawda? I można sobie pojechać do klubu do Wałbrzycha i tam się wybawić i wrócić, tylko że właśnie nie ma czym wrócić. Ja jestem też ze Świebodzic i żeby pani wiedziała, że wracałem na piechotę, więc... Wiem, wyłączyłam się i mieszkałam w Świebodzicy. Więc, no to, ale to nie jest jakby komfortowa sytuacja, albo z Dobromierza, z imprez, więc w każdym razie... Ale chyba w serwerze nie ma mieszkańca Świebodzic, który nie wracał na piechotę z imprezy z Wałbrzycha. Myślę, że każdemu chociaż raz w życiu się to zdarzyło. Przez las, prawda? Natomiast dlatego ja bym bardziej, znaczy, oczywiście ja tutaj pani wspomniała, że ekonomicznie ten transport taki co pół godziny, nie mówię, że w nocy wystarczyłoby rzadziej, on by się może bezpośrednio nie opłaca. Trzeba by do tego dużo dopłacać. Natomiast biorąc pod uwagę ogólnie, że to by umożliwiło właśnie mobilność tych ludzi z mniejszych miast, ograniczyło prawdopodobnie wyjazdy do większych miast. Bo jak weźmiemy takie Świebodzice, to w nich się może nic nie dzieje. Ale już w Świebodzicach, Świdnicy i Wałbrzychu to już są muzea, już są ciekawe kawiarnie, już są miejsca z imprezami. I gdyby był łatwy dojazd, gdzie zajmie on 15 minut, tylko żeby był regularny i dostępny także w późnych godzinach, no to już... W pewnej części przynajmniej ten problem rozwiązuje. I tak samo jest z dojazdami do pracy zresztą. Poza tym warto też pamiętać, no, w Polsce jest bodaj 25 milionów samochodów na 30 parę milionów ludzi. Ulice nawet w małych miastach są już niemiłosiernie zapchane. Nawet w Nowej Rudzie, gdzie korków generalnie nie ma, ale zaparkować nie ma gdzie. Znam ludzi, którzy jeżdżą do technikum samochodem, bo w trzeciej klasie pierwsze co to robią prawo jazdy, bo busy ich czasami nie zabierają, bo są przepełnione, zresztą jeżdżą rzadko i po prostu na stopa trzeba iść do szkoły. Absurdalna zupełnie sytuacja. Więc jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że ta komunikacja powinna być uznawana za raczej prawo czy obowiązek państwa, tak jak, no nie wiem, doprowadzenie prądu czy wody, niż coś takiego, co ma się nam opłacać.